Panie brygadierze, młodszy kapitan Jankowski melduje. Pododdziały gotowe do uroczystej zbiórki z okazji przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Wyzdraw. Nastąpi poświęcenie i przekazanie nowego wozu strażackiego, który zastąpi auto służące w tej jednostce przez prawie 40 lat. W dalszej kolejności dokonamy symbolicznego rozpoczęcia rozbudowy siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach, czyli budynku, który w zasadniczej części powstał ponad 100 lat temu. Oby samochód dobrze służył, na pewno będzie dobrze służył. Same dobre rzeczy dzieją, proszę Państwa. Natomiast dzisiaj rzeczywiście spotykamy się jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest nowy wóz. Usłyszeliśmy po 40 latach. Po 40 latach do gminy Pyzdry, do Ochotniczej Straży Pożarnej trafia nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Ja się bardzo cieszę. Ze strony rządu to jest 500 tysięcy do tego wozu. Sam wóz to jest kwota troszeczkę powyżej 1 000 000 zł, więc rząd tu bardzo zdecydowanie partycypuje w tym zakupie. Ale to jest oczywiście dla dobra nie tylko ochotników, strażaków, ale wszystkich społeczności lokalnych, bo dzięki temu nowemu pojazdowi ochotnicy dotrą szybciej na miejsce zdarzenia, na miejsce pożaru, innej sytuacji nadzwyczajnej, wypadków w ruchu drogowym, więc to nie potrzeba uzasadniać zakupu tego wozu. A drugi powód, no, to jest bicie symbolicznej łopaty pod remizę strażacką. Tutaj z kolei ze strony rządu 800 tysięcy złotych na to chwalebne przedsięwzięcie, więc myślę, no to jeszcze troszkę poczekamy, ale jak znam pana burmistrza, to bardzo szybko się tutaj uporają z tą inwestycją, więc mam nadzieję, że też tylko niedługo będziemy otwierać na remizę. Współpracujemy codziennie, tak? To jest podstawowy element współpracy i działań na miejscu zdarzenia. To jest właśnie współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Teren zurbanizowany, czyli siedziby powiatów, to najczęściej jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej są najszybciej przy zdarzeniach. Natomiast w terenie mniej zurbanizowanym najczęściej do zdarzeń pierwsze dojeżdżają ochotnicze straże pożarne z racji tego, że mają najbliżej.
Szanowni Państwo, u nas w województwie wielkopolskim mamy bardzo rozbudowaną sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej, ochotniczych straży pożarnych. Dzięki temu uzyskujemy naprawdę bardzo przyzwoity wynik, jeśli chodzi o średni czas dojazdu do tego typu do zdarzeń, gdzie jest wymagana nasza obecność. To jest około 9 minut. Natomiast jeśli chodzi o zdarzenia, jeśli wyciągniemy z tych wszystkich zdarzeń, zdarzenia, w których mamy bezpośrednie zagrożenie zdrowia bądź życia ludzi, czyli o tym najwyższym priorytecie ratowniczym, to myślę, że to jest około 7 minut czasu. Samochód ratowniczo-gaśniczy, ten, który jest za moimi plecami, tak, to jest podstawowe narzędzie pracy strażaków w naszych procedurach dysponowania. Właśnie od samochodu tego typu zaczyna się dysponowanie sił do zdarzeń. I tak, ten samochód został zakupiony w ubiegłym roku przy udziale środków finansowych z samorządu i budżetu państwa. Cieszy mnie bardzo, że taki samochód trafia właśnie do OSP Pyzdry. OSP Pyzdry są ochotniczą strażą pożarną, która funkcjonuje w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, czyli to jest ochotnicza straż pożarna, która spełnia podwyższone standardy odnośnie gotowości, wyszkolenia i usprzętowienia. To jest wielka wartość, jaką Straż Pożarna wnosiła i wnosi w to miasto. W naszej jednostce obecnie jest 136 członków, z czego młodzieżowa drużyna pożarnicza to jest 42 osoby, typowo osoby, które mogą i wyjeżdżają na wszelakie tam alarmy. To jest 29 wyszkolonych, przebadanych i posiadających, powiedzmy, umiejętności, że doniesienia pomocy. Co roku, powiedzmy, wysyłamy na szkolenia podstawowe, no minimum do 4-5 osób, to jest, jak mi się daje, procentowy sukces.